Finał to na pewno jest historyczne wydarzenie dla tego klubu, bo nigdy takiego czegoś nie było. Można było pomarzyć. No, większość chłopaków na pewno najważniejszy mecz w życiu. Może być tak, że dla wielu z nas jedyny raz w życiu spotykamy się na meczu o takiej randze, jaką jest finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Nazwa naszego klubu to zbitka pierwszych trzech liter trzech miejscowości. Czyli Pocięgap, Radziejów i Większyce, ten też na skrót Porawie. Nikt nawet nie myślał o zmianie tej nazwy, bo kojarzymy się po prostu jako zespół z trzech miejscowości. Wiadomo, jesteśmy małą wioską, każdy każdego zna tutaj. No i fajnie jest potem iść przez wioskę i każdy gratuluje albo gdzieś na mieście, w sklepie. To jest fajne uczucie. Jesteśmy klubem, który no jest takim klubem lubianym, bo jesteśmy klubem biednym, ale naprawdę sportowo bardzo walczącym. Jesteśmy zgraną paczką. Trzyma nas tutaj w tym klubie no, klimat. Klimat prezesów, kibiców. Dla nas, dla takiego małego klubu, na pewno to będzie wyróżnienie zagrać na takim stadionie, gdzie na co dzień nie mamy takiej możliwości. Przy światłach, przy oprawie, dzień wcześniej przekazują swój sprzęt, przyjeżdżają do szatni, która jest szatnią Ligi Mistrzów. Panowie, od samego początku koncentracja. Gramy to samo, co z Krawkowicami, co ze Starowicami, od początku, konsekwentnie do końca. Dobrze, bardzo dobrze. Ludzie bardzo pozytywnie zareagowali na to, że awansowaliśmy do finału. Przyjechali kibice nie tylko z Większyc, ale i z okolicznych miejscowości. No jest to wydarzenie naprawdę bez precedensu i na pewno każdy z nich zapamięta to do końca życia. Dzisiaj niestety Polonia Kupczyce była o tą bramkę lepsza. Mecz pełen emocji, pełen kibicowskiej rywalizacji. Zagraliśmy w drugiej połowie naprawdę bardzo zdeterminowani z walką. Drużyna Porawia walczyła, starała się. Zdobyła bramkę, zabrakło czasu, ale były emocje. Puchar Polski pokazuje, że tak naprawdę każdy ma szansę, że nie ma znaczenia, czy to jest mały klub, czy z niższej ligi. Myślę, że takie finały Pucharu Polski w takiej oprawie, przy światłach, przy atmosferze, przy pełnym prawie stadionie, święto piłki. Na pewno dla nas jest to nowe doświadczenie i mamy nadzieję, że to nie był ostatni raz i jeszcze raz będziemy mieli okazję zagrać, może i nawet za rok.